Rano pracownicy o 7.30 zostali zamknięte drzwi, które zawsze były otwierane przez pracownika ochrony. Pomocy udzieliła, aby się dostać do środka, straż pożarna. Poprzez wybitą okno weszli, no i tam znaleźli pracownika ochrony. Mężczyzna nie żył. No już policjanci wtedy przystąpili do oględzin miejsca zdarzenia, zaczęli przeprowadzać czynności związane z tym zdarzeniem. W wyniku oględzin ujawniono ciało kobiety, było to na pierwszym piętrze, 27-letnia kobieta miała dzisiaj wystąpić w koncercie w Filharmonii. O godzinie 14 oświadczenie w tej sprawie wydała Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Przygotowaliśmy dla Państwa wspólne oświadczenie w dniu dzisiejszym na to w związku ze zdarzeniem, które zaistniało na terenie Filharmonii tutaj w Jeleniej Górze. Natomiast bliższych informacji związanych z prowadzonymi czynnościami już w chwili obecnej udzielimy Państwu w poniedziałek po przeprowadzeniu sekcji zwłok, która jest zaplanowana na ten dzień. Dlatego też odczytam Państwu oświadczenie, które chcielibyśmy dzisiaj przekazać. W dniu dzisiejszym około godziny 7.30 ujawniono w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat oraz młodej kobiety w wieku około 27 lat. Jak ustalono, mężczyzną tym okazał się pracownik ochrony, natomiast kobietą harfistka przybyła z Warszawy na zorganizowany w dniu dzisiejszy koncert. Wczoraj w godzinach wieczornych odbyła się próba generalna. Harfistka pozostała w budynku Filharmonii, korzystając z pokoju gościnnego. Zwłoki mężczyzny w dniu dzisiejszym ujawniła pracownica Filharmonii wraz z wezwaną na miejsce zdarzenia strażą pożarną. Zwłoki mężczyzny znajdowały się nieopodal wejścia do budynku w pobliżu dyżurki. Natomiast zwłoki kobiety ujawniono w trakcie podjętych na miejscu czynności przy udziale funkcjonariuszy policji. Zwłoki znajdowały się w dwóch różnych miejscach. Mężczyzny na parterze budynku, natomiast kobiety na pierwszym piętrze. W chwili obecnej w dalszym ciągu od godzin wczesnorannych, czyli od momentu ujawnienia zdarzenia, trwają czynności w budynku Filharmonii. W tej chwili są prowadzone czynności z udziałem lekarza, a także i innych osób i specjalistów pod nadzorem prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze oraz osobiście komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze wraz z zastępcą. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Po uzyskaniu wstępnych wyników sekcji zwłok udzielimy Państwu dalszych informacji co do przyczyny śmierci tychże osób, jeśli ją w poniedziałek poznamy. Wszystkie okoliczności ujawnione dotychczas wskazują na to, iż mamy do czynienia z zabójstwem i to podwójnym. Funkcjonariusze nadal przeprowadzają czynności procesowe, a także analizują zapisy monitoringu. Do tematu powrócimy w przyszłym tygodniu.